i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Poniedziałek Wielkanocny gromadzimy się w naszej świątyni, w naszej bazylice, wokół Jezusa Chrystusa. Chcemy zaprosić zmartwychwstałego Pana, aby nam towarzyszył, aby nam błogosławił, aby zamieszkał w naszych sercach. Jednocześnie chcemy od zmartwychwstałego zaczerpnąć mocy do tego, abyśmy mogli świadczyć o nim wszędzie tam, gdzie będziemy dzisiaj, jutro i aż do końca życia. Bardzo serdecznie witam na tej mszy świętej wszystkich motocyklistów, którzy rozpoczynają sezon, nowy sezon w tym roku. Witam księży, którzy przybyli razem z wami. Cieszę się waszą obecnością. Życzę wam, abyście przeżywając tę mszę świętą rzeczywiście spotkali się z Jezusem, żeby Jezus umocnił was i wy macie większe szanse, żeby dalej głosić i szybciej głosić Jezusa Zmartwychwstałego, bo dzięki motorom, motocyklom, które posiadacie, docieracie do wielu, wielu miejsc. Także was zapraszam, aby po skończonej mszy świętej pokłonić się Matce Najświętszej w cudownym obrazie, który tutaj w tej bazylice jest. Powiedzcie Matce Najświętszej o tym wszystkim, co nosicie w sercach i proście ją, żeby zawsze się stawiała za wami. Wszystkich zgromadzonych na mszy świętej serdecznie zapraszam do tego, aby zaczerpnąć z tego stołu, który Chrystus zastawia dla nas i zabrać zmartwychwstałego do swoich domów. Życzę dobrej, owocnej mszy świętej. Szczęść Boże.